Witam w 10. odcinku Vlogmas. Czas na kalendarz, jak widzicie, piesek już tutaj się czai, ale zacznijmy od tego z kosmetykami. Numer 10, no to chyba dzisiaj najmniejsze okienko. Mamy tutaj produkt do ust. Czcionka przypomina mi trochę te produkty z Maka i jest to olejek do ust. Numer 10, kalendarz z bombkami, a tutaj po prostu taka zwykła czerwona bombka. Dziesiąteczka w kalendarzu ze słodkimi przekąskami. Mak jabłkowo-cynamonowy. Dziaczek, o tu jest twoja dziesiąteczka. Zobacz, co tu jest. Zobacz. Chciałaby się pani poczęstować. To są takie kanapeczki. Proszę bardzo, już siada nawet ładnie. Za oknem dalej kupę śniegu. I w ogóle słońce zaczęło świecić, więc wybieramy się z psiakiem na zimowy spacer do parku. Pryskałam te nowe buty, które wczoraj kupiłam jakimś impregnatem, więc zobaczymy, czy się sprawdzą. Jeszcze tak wam z bliska je pokażę. No nie wiem, chyba nie takie najgorsze. Wczoraj po prostu, no już byłam rozsierdzona mierzeniem tych butów, gdzie wszystkie po prostu były za małe, niewygodne, brak rozmiarów, więc no niestety teraz tak jest, że jak coś się chce, to trzeba bardzo szybko kupować, bo się wszystko wyprzedaje w natychmiastowym tempie. Ale pogoda, no nie wytrzymam, przepiękna, słoneczna zima. W tym parku to ja widziałam różne rzeczy, ale wiecie co? Żeby na koniach tu ludzie jeździli, to jeszcze nie, ale przepięknie to wyglądało. Ale ja jestem zła, słuchajcie, biegał tutaj taki wielki pies, puszczony luzem i krzyczę do tych ludzi, żeby zabrali go, bo leci do mojej pandy i na mnie. Wiecie co, ja nigdy psów się nie bałam, ale przez te wszystkie moje sytuacje, o których ja wam opowiadałam, jak zostałyśmy i ja, i pies zaatakowane, to ja po prostu się boję. I gościu do mnie mówi, to proszę chodzić na ulicach brukowanych, gdzie nie ma zwierząt. No ja pierdzielę. Wiecie co, no park jest dla ludzi nie tylko z psami. Jeżeli twój pies leci do nieznajomego człowieka, gdzie człowiek informuje cię z daleka, że się boi, to weź zareaguj, a nie masz to w dupie. No szkurde. Ludzie kochani, ja jestem na to tak wyczulona. Mówię wam. Dlatego ja się nie dziwię, że są jakieś zakazy wyprowadzania różnych zwierząt, bo jak ludzie mieli takie sytuacje, to naprawdę. No i to ja nie mówię, ja nie zwalam tutaj winy na psa, to jest kurde wina właściciela, że jest po prostu olewka, niewychowany. No, jestem zła. Mieliście sytuację ze zwierzętami, jak was zaatakowały? Na pewno mieliście, bo ja nagrywałam o tym o story time właśnie w Gdańsku, o naszej historii, więc opowiedzcie mi. Jak reagujecie? Ja nie wiem, ja chyba jakiś gaz pieprzowy będę nosić, serio. I żeby nie było, że tak smęcę cały czas, generalnie większość spotykam miłych ludzi w parkach z psami. Teraz przed chwilą właśnie miałam bardzo fajną pogawędkę z panią właścicielką Goldenka, a także i panda. Troszkę po tej sytuacji była wściekła, ale oswajamy ją. Na pewno muszę się do jakiegoś behawiorysty wybrać, bo no te takie sytuacje, słuchajcie, gdzie wielki pies na nią leci, to co innego jak pies podejdzie spokojnie, to i ona się spokojnie przywita, ale po prostu jak pędzi, jak na mnie pędzi, to ja się boję, a co dopiero ten pies? Więc musimy gdzieś tam nad tym popracować. No mam troszeczkę wiedzy na temat psów, ale nie będę z siebie robić alfy i omegi i akurat w tym temacie nie czuję się specjalistą, jeśli chodzi właśnie o takie pracowanie nad no, utrwalonym już lękiem, tak? W ogóle, jeśli ktoś z was jest z Wrocławia, to polećcie mi jakiegoś behawiorystę, bo gdzieś tam takich, których miałam upatrzonych, to niestety terminów brak. Miałam wracać do domu, zjeść owsianeczkę zdrowo, ale słuchajcie, pizza. Jest tu super pizzeria, a nie byłam chyba z 3 miesiące na pizzy. Pamiętam, że po mojej operacji się skusiłam na pizzkę, także no, niech to będzie vlogmasowa tradycja, bo już na pewno na którymś vlogmasie byłam tutaj.
i to nie jeden raz chyba nawet. A zanim pizza, czas na rozgrzewającą herbatkę z gruszką. Przyszła moja ulubiona pizza, no to po prostu jest cudo, kocham. Jakoś niefortunnie trafiłam na ogromną kolejkę w oczekiwaniu, a to jakoś 14 godzina była, więc myślałam, że nie będzie za dużo ludzi. Wow, tutti santi i na maksa polecam. Pyszna pizza. Szczególnie Santa Rita, którą ją wzięłam, bo jest zupełnie inna, nie wiecie, bez jakichś tam sosów i tak dalej. Super i jakościowo składniki. Chciałam wejść na chwilę do sklepu Action, a tu taka kolejka. Co tu się dzieje? Jeszcze ta kolejka tu zakręca. Ja nie wytrzymam, a ja chciałam kupić tylko śrubokręt. Szczerze, to jestem trochę zła, bo popsuł mi się aparat. Odczepiła mi się taka jedna część i potrzebuję tego śrubokrętu, ale kurde, nie będę pół godziny stać w kolejce, bez przesady. Bo się po prostu śpieszę do domu, żeby obrobić film. Jeszcze jestem na wieczór umówiona, więc no... Niestety dotarłam do domu, ale takie korki, na szybko ładuję baterie, telefony, montuję film i wieczorem wychodzę, ale mam, słuchajcie, takie przemyślenia życiowe, rozkminiowe. Oj, ale chyba to nie na dziś. Zrobię wam taką pogawędkę od serca na temat tego, co planuję zmienić w moim życiu, a zupełnie wywrócę je do góry nogami, także to na później. Dzidzia odpoczywa, tak, w swoim kucyku. Czyż widać, kto przyjął koc? Pieskowy, właśnie, że piesek. Dobra, idę szybko montować film. Jechaliśmy właśnie na bubble tea. Zdrówko! Ciacho! Siema Nati, co tam wcinasz? Jaki masz smak bubble tea? Truskawka, a kółki? Śliwkę, malinę. Też masz śliwkę, malinę, o! I truskawkę. A ty, czekaj, bo ty ode mnie skopiowałaś chyba. Nie? Przyjechaliśmy do ogrodu botanicznego na Światłogród i będziemy oglądali, co tutaj ciekawego jest, także wam wszystko pokażemy. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. Znaleźliśmy tu jakiegoś zwierzaka chodzącego, ale gdzie on jest? Co to jest za zwierzak? Mi się wydaje, że to jest lis. Naprawdę, to jest lisek. Zawału można dostać. A czemu? Od tego. Bolszy? Bo on jakby się przed drogą wyskoczył. A myśleliśmy, że to pies na początku. On miał taki ogon puchaty, na pewno to był lis. Słuchajcie, mamy tutaj profesjonalne oświetlenie. Proszę teraz zgasić światło. No, także pani asystentka od nagrań. Wcale by nie było widać tych bałwanów. Dobre, dobre pomysły. My tak robiłyśmy zdjęcie przed chwilą. Jak przyjechałyśmy tutaj, była piękna ramka z Mikołajem i co? I się nie świeci. A bilety kupione? Jakaś reklamacja chyba. Jesteśmy teraz na Ostrowie Tumskim. Wybrałyśmy się tutaj na chwilkę na spacer i idziemy w kierunku mostu. Wpadłam sobie jeszcze na chwilę do galerii. Wzięłam sałateczkę na wynos oraz bombeczkę z pandą. Słuchajcie, szukam bombek pandowych. Jeżeli gdzieś zobaczycie, to wysyłajcie mi fotki i mówcie gdzie, bo chcę zrobić choinkę pandową. Specjalnie dla mojego psa wszystkie bombki z pandą. No może dodatkowo jeszcze jakieś takie, wiecie, wesołe, śmieszne. Jest takie wyzwanie. Wróciłam do domu, jak zwykle mój szaliczek się przytula do mnie, ogrzewa mi szyjkę. Ja sobie zrobiłam zimową herbatkę. A w ogóle ten świąteczny kubek kupiłam kiedyś w Biedrze, naprawdę bardzo mi się podoba. I szczerze jestem trochę przerażona, ile ludzi jest teraz w sklepach i w ogóle na parkingach. Naprawdę, wiadomo, przedświąteczny szał, ale wydaje mi się, że w tym roku jakoś zdecydowanie więcej. I mam takie przemyślenie, że jeżeli chcemy kupić coś ładnego, tym bardziej coś świątecznego, to zdecydowanie przed świętami trzeba to kupić,
dużo wcześniej, bo naprawdę te rzeczy, które są ładne, fajne, w dobrej cenie szybko się wyprzedają. I przypomniałam sobie, jak właśnie kupiłam bombki w Action. To nie są bombki z tego roku, tylko nie wiem, może nawet sprzed 2 lat albo sprzed roku. A wiadomo, jak to Action fajne ma ceny, dosyć tanie. I kupiłam właśnie te bombki z zamysłem zrobienia takiej szalonej, kolorowej choinki. Nie wiem, czy ja wtedy pandy zbierałam, ale zobaczcie, mam 3 bombki z pandami, pandziulkami. Naprawdę są takie urocze. Mają kokardki, czapeczki mikołajowe. Więc zawisną na tej choince, którą robię dla mojego pieska. Kiedyś właśnie je zobaczyłam w sklepie i wzięłam całe pudełko. Albo może mama mi je kupiła. Kurczę, już szczerze powiem, że nie pamiętam. Powiem wam, że ten spacer w światłoogrodzie był bardzo fajny. W tym ogrodzie botanicznym latem, czy też wiosną, nie byłam jeszcze nigdy. Ale wiecie co, no ja nie bywam w takich miejscach, których nie są psy mile widziane, bo zazwyczaj jak gdzieś tam ruszam na jakieś spacery, to z pieskiem, więc rzadko mi się zdarza być samemu tam, gdzie jest zakaz psów. Włączyłam sobie teraz wieczorkiem Ślub od pierwszego wejrzenia. Bardzo lubię oglądać ten program, już się skończył nasz nowy sezon, ale zobaczyłam, że na playerze wleciał australijski, więc mam zamiar go obejrzeć, dajcie znać, czy oglądacie tego typu programy. Ja powiem szczerze, że patrzę troszkę pod innym kątem na te programy. Pod względem psychologicznym sobie tak oglądam. Tego typu seriale, można by powiedzieć. Dobra, ja uciekam, bo ja muszę wcześniej jutro wstać, bo dzisiaj zdecydowanie bez budzika za późno wstałam. A nad morzem udało mi się utrzymać taki fajny rytm. 7:50, już byłam na plaży, na wschodzie słońca. No teraz niestety trochę się to poprzesuwało, a jednak fajnie jest stawać wcześniej, gdy te zachody słońca są dosyć wcześnie, to chociaż możemy troszeczkę ze światła dziennego pokorzystać, a to też jest bardzo dobre dla naszego zdrowia. Więc z tego się trzymam. Kochani, kciuk w górę, jeżeli wam się podobał odcinek, napiszcie komentarz, będę siedzieć weekendowo, czytać, odpisywać, więc bardzo chętnie sobie z wami pogadam, buziaki i do zobaczenia jutro, pa, pa.